Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. Od jakiegoś czasu mówi się o tym, że mają powstać kolejne filmy z uniwersum Harry'ego Pottera. I uznałem, że to dobra rzecz, żebym sobie tak po prostu usiadł, pogadał o tym, powiedział jakie to są informacje i co ja w ogóle na ten temat sądzę. Także chyba nie ma co więcej przedłużać, przejdźmy do rzeczy. Ogólnie chodzi o to, że obecny prezes Warner Bros. Bardzo chce rozwijać różne uniwersa filmowe. Ma powstać kolejny film o Supermanie, ma powstać coś z uniwersum Władcy Pierścieni, coś tam jeszcze Batman, Aquaman i tam różne jakieś inne rzeczy. Ale przede wszystkim chodzi o samego Harry'ego Pottera. I nie chodzi tu o fantastyczne zwierzęta, bo w kwestii fantastycznych zwierząt to chyba będziemy się mogli z nimi pożegnać i bardzo dobrze. Jeżeli ktoś z was oglądał w kwietniu moją recenzję fantastycznych zwierząt Tajemnic Dumbledora, to tam mówiłem o tym, że krąży taka informacja, że jeśli ta część nie spełni jakichś tam wymagań minimalnych, pewnie finansowych i właśnie wyświetleniowych, no to po prostu nie powstaną kolejne części. I raczej się ja to zanosi, że tak właśnie jest. Nie wiem jak dokładnie to wygląda w liczbach, ale słabo się ta część przyjęła. Ogólnie fantastyczne zwierzęta moim zdaniem w ogóle powinny być tylko jeden film i na tym się historia powinna skończyć, a oni chcieli robić 5 części, co moim zdaniem było bezsensowne, bo nie mieli pomysłu na kolejne części. Zbrodnie Grindelwalda to bardzo dobrze pokazały, a Tajemnice Dumbledora pokazały to jeszcze bardziej. Także tej serii ku mojej radości możemy dać spokój. Ale mamy jeszcze samego Harry'ego Pottera. Ogólnie tu też niestety nie mówi się o czymś bardzo przyjemnym, czymś czego ja bym nie chciał. Mianowicie mówi się o ekranizacji Przeklętego Dziecka. I ogólnie podobno Chris Columbus, czyli reżyser pierwszej i drugiej części, jest chętny, żeby ten film wyreżyserować. I ja uważam, że nie powinno to powstać. Dlaczego? Ja w ogóle jestem przeciwnikiem Przeklętego Dziecka. Ja uważam, że to nie powinno zmienić się w książkę. Dalej to powinno pozostać fanowską ósmą częścią, a nie, że Rowling uznaje to za oficjalną ósmą część. W ogóle sam fakt tego, że to ósma część, moim zdaniem nie powinno być ósmej części. Zresztą w ogóle, jeżeli chodzi o jakieś moje takie przemyślenia na temat tego, jak powinno podążać uniwersum Harry'ego Pottera, to robię o tym już film, analizę, będzie link do niej w opisie, zapraszam serdecznie. No i tam właśnie mówiłem o tym, że nie lubię Przeklętego Dziecka, że to nie powinna być oficjalna ósma część i w ogóle nie powinno istnieć coś takiego jak ósma część. Okej, może być sequel, spoko, tylko niech to nie będzie Przeklęte Dziecko i niech ten sequel nie będzie nazwany ósmą częścią, tylko po prostu niech to będzie sobie po prostu kolejna część Harry'ego Pottera. Harry Potter sequel albo po prostu coś tam. Harry Potter coś tam. Po prostu bez dopisku, że to jest ósma część. Mam nadzieję, że rozumiecie, co mam na myśli. Niestety ta ekranizacja jest akurat bardzo prawdopodobna, bo myślę, że znalazłoby się tyle ludzi, którzy chcieliby ją obejrzeć. No powiem szczerze, nawet jeśli ona by wyszła, to dla samego faktu, że to jest ósma część i sprawdzenia, jak ona jest, poszedłbym na nią do kina. Chociaż ja osobiście uważam, że można by zrobić o wiele lepsze rzeczy. Jak mówiłem w tej analizie, myślę, że o wiele więcej osób czekałoby na prequel Harry'ego Pottera. Chciałbym powiedzieć o Hunsfotach, o pierwszej wojnie czarodziejów i tak dalej, i tak dalej. Albo po prostu wyjdźmy poza Wielką Brytanię, bo cały czas na w niej siedzimy, a przecież świat magiczny to jest cały świat, a nie tylko Wielka Brytania. No fakt, że w Fantastycznych Zwierzętach mieliśmy trochę Ameryki, ale to też było tego trochę mało. Ja na przykład bardzo chętnie bym zobaczył, jak to jest w Polsce. Myślę, że większość z nas chciałaby zobaczyć, jak wyglądał świat magiczny w Polsce. Albo po prostu jakiś film o rzeczach takich nie do końca bardzo ważnych, tylko jakimś takim zwyczajnym życiu czarodziejów. Albo jakieś spin-offy poświęcone konkretnym postaciom. Tak jak w Gwiezdnych Wojnach mamy spin-off o Hanie Solo, mamy spin-off o Łotrze 1, tak tutaj na przykład spin-off o Snape'ie, pamiętam taką propozycję dawałem. Albo spin-off o Voldemorcie. Tutaj możliwości jest naprawdę wiele i myślę, że tu spokojnie można byłoby coś wymyśleć. Ale nie Przeklęte Dziecko, nie Fantastyczne Zwierzęta. Na szczęście raczej Fantastyczne Zwierzęta nie powstaną, no bo jednak jeżeli nie zarobiły odpowiedniej kwoty i odpowiednia ilość osób nie poszła, no to nie ma sensu tworzyć kolejnych, ale Przeklęte Dziecko raczej może powstać, bo tam większa ilość osób pójdzie i jakiś tam to odpowiedni zarobek będzie miało. Jeszcze ważną kwestią jest to, że ponownie Rowling ma gdzieś tutaj brać udział w tworzeniu tych wszystkich nowych rzeczy. Ja nie orientuję się dokładnie w temacie tego całego konfliktu z Rowling, wiem tylko, że Rowling naraziła się osobom LGBT, bo powiedziała coś i nie wiem więcej, jeżeli ktoś z was się zna, to napiszcie w komentarzach, jak dokładnie sytuacja wygląda, ale prezes Warner Bros. Powiedział, że oni są w dobrych stosunkach i on bardzo chciałby współpracę gdzieś tam mocniej zacieśnić i właśnie razem z pomocą Rowling tworzyć nowe filmy. Czy to dobrze? I tak, i nie. Bo też w tej analizie mówiłem to akurat konkretnie o książkach, że fajnie by było, gdyby też dano możliwość tworzenia innym ludziom. Żeby nie było tego, że tylko Rowling odpowiada za książki, a naprawdę są osoby, które umiałyby jakieś fajne opowieści opowiedzieć, czy to na papierze, czy jak to mówimy, na wielkim ekranie. Także okej, niech Rowling wraca, bo zawsze gdzieś tam jej oko z tyłu się przyda. Tylko żeby to też nie było przesadne, żeby twórcy mogli sobie spokojnie jakąś historię opowiedzieć. I tak jak mówiłem w tamtej analizie, fajnie gdyby była jedna osoba, która by za to wszystko odpowiadała i jakoś to fajnie spinała. Tak jak w MCU mamy Kevina Feige, który
odpowiada za to, żeby to wszystko miało ręce i nogi i jak najbardziej ma, no to trzeba Marvelowi oddać. Ale przede wszystkim, czy chciałbym nowych rzeczy? Jak najbardziej tak, chciałbym. Uniwersum Harry'ego Pottera ma naprawdę wielki potencjał i zestawiając je z moimi dwoma innymi ulubionymi uniwersami, czyli Gwiezdne Wojny i MCU, które rozwijają się i dalej wychodzą z nich nowe rzeczy, no to Harry Potter właściwie stoi w miejscu. To, że wyszły Fantastyczne Zwierzęta kolejne, no nie daje jakiegoś wielkiego rozwoju. A tutaj potencjał w tej historii jest naprawdę ogromny. Ja na przykład też ostatnio sobie myślałem, że fajnie byłoby zobaczyć taki what if, ale właśnie w Harry Potterze. Że na przykład, nie wiem, przykładowo, gdyby Voldemort nie stał się zły. Albo na przykład, gdyby Lily była z Severusem, a nie z Jamesem. Też mogłoby to być. Albo na przykład taki akurat szalony pomysł, taka teoria, która mi się gdzieś tam przewinęła. Mianowicie, co by było, gdyby Harry Potter to był tylko sen? Taka teoria, którą ja nie chciałbym, żeby była prawdziwa, bo odebrałaby całą taką magię temu wszystkiemu. Ale do zrobienia what ifa jak najbardziej spoko. Także potencjał jest naprawdę ogromny i mam nadzieję, że jeżeli faktycznie nowy prezes Warner Bros. Chce go wykorzystać, to go wykorzysta należycie. I to chyba już będzie na tym. Swoją drogą w ogóle tak nawet nie powiedziałem, mam tutaj taką odpowiednią w klimacie koszulkę. Jest to koszulka z Miltonem, synem Sida Leniwca z kanału Dorecaster. Jest taki kanał na YouTube, który robi jakieś fabuły w Minecrafcie i właśnie była jedna seria, gdzie ten oto życzony Milton był sobie w Hogwarcie i tam sobie w Hogwarcie czarował. Tutaj akurat jest rysunek z konkretnego odcinka, kiedy walczył i został podpalony przez jakieś płomienne zaklęcie. Akurat po prostu się obrałem tę koszulkę, a dopiero później uznałem, że nagram ten odcinek, więc tak akurat się ładnie ułożyło. Ale o tym mogę powiedzieć w innym odcinku, a w tym to już będzie na tyle, także jeżeli wam się spodobało, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i napiszcie w komentarzach, co sądzicie. Czy chcielibyście nowe rzeczy z Harry'ego Pottera, czy chcielibyście adaptację Przeklętego Dziecka, czy byście nie chcieli, a może jednak chcielibyście Fantastyczne Zwierzęta 4 i 5 część. Ogólnie, podzielcie się w komentarzach swoim zdaniem. I widzimy się już niedługo w kolejnych filmach, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!